Rzecznik Praw Obywatelskich upomniał się w wystąpieniu o prawo więźniów do chodzenia w letnim ubraniu w upał. Nigdy nie zastanawiałam się, jak to może być w więzieniu latem. Czy rzeczywiście jest to taki problem? Faktycznie poza jednostkami penitencjarnymi mamy albo klimatyzowane pomieszczenia, albo przynajmniej korzystamy w te ogromne upały z wiatraków. W zakładzie karnym nie jest już takie proste, aby otrzymać chociażby wiatrak do celi mieszkalnej. Osadzony musi uzyskać zgodę dyrektora zakładu karnego i bardzo rzadko na taki sprzęt otrzyma taką zgodę. Każdorazowo decyduje tutaj dyrekcja konkretnej jednostki penitencjarnej. Klimatyzowanych pomieszczeń oczywiście nie ma. Stąd z jakich ubrań korzystają osoby pozbawione wolności jest dla nich bardzo ważne. To w czym się chodzi latem w zakładach karnych? Artykuł 111 Kodeksu Karnego Wykonawczego stanowi, że skazanym przydziela się z zakładu karnego odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę, obuwie, jeżeli nie korzystają z własnej. Czyli faktycznie przepis określa nam wprost, że ma być ta odzież dostosowana do pory roku. Jednakże przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analiza 33 porządków wewnętrznych różnego typu zakładów karnych oraz aresztów śledczych pokazała, że praktyka uregulowania tej materii, dokładnie tylko odnoszącej się do odzieży, z której korzystają osadzeni, jest bardzo różna. Zdarza się, że osadzony ma na podstawie uregulowań porządku wewnętrznego prawo wyjścia na pole spacerowe w krótkich spodenkach, w klapkach, w krótkim rękawku, w porze upału. W innych wprost jest wskazane, że każdorazowe przemieszczanie się osadzonego poza celą mieszkalną to pełna odzież skarbowa, więc długie spodnie i długi rękawek. W innych jest wprowadzane niezrozumiałe rozróżnienie, że osoba tymczasowo aresztowana może korzystać z krótkiego rękawka, podczas gdy osoba skazana już nie. Bądź kobieta skazana może korzystać z bluzki na ramionczka, podczas gdy skazany mężczyzna już takiej możliwości nie ma, może korzystać z bluzki zakrywającej ramiona. Ta analiza wykazała bardzo dużo dysproporcji w takich szczegółowych uregulowaniach, kiedy i w jakich okolicznościach musi być ta pełna odzież skarbowa, a kiedy mogą korzystać właśnie z krótkiego rękawka i krótkich spodenek, co stanowi tą odzież właśnie odpowiednią do pory roku. Po co rzecznik zajmuje się takimi sprawami? Może wydawać się to na pozór banalna kwestia, ale to w jaki sposób traktujemy osoby pozbawione wolności i czego ich nauczymy w jednostkach penitencjarnych przekłada się na to, jaki ten człowiek wyjdzie z zakładu karnego, czy będzie dostosowany do powszechnie obowiązujących norm społecznych. Stąd ważne jest dla nas, aby respektować tutaj po pierwsze obowiązujący przepis Kodeksu Karnego Wykonawczego, ale uwzględniać też regulacje międzynarodowe, zalecenia odnoszące się do tej materii. Czy w każdym kraju są takie problemy, czy tylko u nas to jest szczególna sytuacja? Zarówno europejskie reguły więzienne, stanowiące rekomendacje dla państw członkowskich Rady Europy, jak i reguły Nelsona Mandeli, to z kolei rekomendacje ONZ-u, a więc odnoszące się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, wprost stanowią, że osadzeni powinni mieć możliwość skorzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku. Stąd wszystkie kraje powinny dostosować się do takich rekomendacji międzynarodowych. Wspomniałam o regułach Nelsona Mandeli, są to nowe regulacje, nowe rekomendacje z 17 grudnia 2015 roku. Dopiero co obchodziliśmy 18 lipca Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów, więc warto nawiązać także do takich unormowań międzynarodowych. I o czym mówią te reguły Nelsona Mandeli? W aspekcie odzieży odpowiedniej do pory roku, tak. Właśnie wprost, że więzień ma mieć możliwość skorzystania z odzieży dostosowanej do pory roku. Dlaczego to jest tak istotne? Nie możemy pozbawiać więźniów możliwości decydowania o tak podstawowych kwestiach przy czynnościach życia codziennego. Zgadzamy się, że są okoliczności jak udział w nabożeństwie, udział w czynnościach procesowych czy w posiedzeniu sądu, kiedy ta odzież musi być odpowiednia właśnie do okoliczności. To jest też proces wychowawczy, aby ten więzień o tym wiedział i nie udał się do sądu w krótkich spodenkach czy w krótkim rękawku. Ale w codziennym funkcjonowaniu, przy apelu porannym, przy odbieraniu posiłków, czy wyjściu na pole spacerowe, bądź do świetlicy, wydaje nam się, że jest to zbyt duży rygoryzm, aby pozbawiać tutaj więźnia możliwości właśnie korzystania z odzieży odpowiedniej do danej temperatury i określonej pory roku.